175 lat nieprzerwanej działalności świętuje w tym roku Browar Zamkowy Cieszyn. Uroczysta gala miała miejsce w piątek, 10 grudnia w Cieszyńskim Teatrze. W wydarzeniu tym wzięli udział obecni i byli pracownicy browaru oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło ambasadora piwa Noszak Jana Błachowicza. Jestem bardzo dumny z tego, że mogę reprezentować właśnie Noszaka. Przede wszystkim też, bo to jest bardzo dobre piwo i myślę, że to się fajnie wszystko łączy i fajnie, po prostu jestem z tego dumny, że mogę reprezentować w takiej jakości produkt. Cieszyński Browar dla Błachowicza to nie tylko miejsce narodzin wspomnianego Noszaka, to historia, związana również z jego rodziną i dzieciństwem. Mieszkaliśmy przez pierwsze kilka lat na browarze, potem praktycznie każdym chwilę moment spędzaliśmy tam u babci, która tam cały czas mieszkała przez długie lata. Spad zabaw, także no, ten browar to znaliśmy jak własną kieszeń. Wiadomo, że z czasem się później zapomniało niektóre zakamarki, ale teraz jest fajnie, bo jest okazja, żeby sobie przypominać, powspominać to fajne dzieciństwo, które tam mieliśmy. Tak? No i tak jak mówiłem, no, dziadek był tam piwowarem, teraz mój brat tam pracuje. Praktycznie każdy członek z rodziny mojej, od strony mojej mamy miał jakiś epizod chyba związany z tym browarem. Tak zacny jubileusz wymagał odpowiedniej oprawy artystycznej oraz właściwego reprezentacyjnego stroju, w którym wystąpił właściciel browaru zamkowego Cieszyn Adam Leda. Nie ukrywam, to inspiracja trochę modą, tak powiedzmy sobie, ja bym chciał, żeby tak było, modą cieszyńską, tradycyjną. Kilkakrotnie w ciągu lata miałem okazję widzieć zarówno zespoły muzyczne, artystów, ale też normalnych ludzi, choćby nauczyciela matematyki moich synów. I ja mówię, Artur, co ty robisz? On mówi, jak to co? No, prezentuję, kim jestem. I my nie powinniśmy się tego wstydzić. Ja próbuję z mieszkanką ziemi cieszyńskiej, z Harbutowic, Batką Bojną, bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Próbujemy coś z tego zrobić i zrobić modę na Cieszyn. Piątkowa gala upłynęła pod znakiem historii, wspomnień i podsumowań, ale nie zabrakło również informacji na temat obecnej sytuacji browaru, działalności oraz planów na przyszłość. Ten browar zasługuje na szacunek. To, w jaki sposób przeżył te wszystkie zakręty historii, to jest po prostu fenomenalne. Ten browar ma swoją duszę, może być śmiało grać główną rolę w znakomitej hollywoodzkiej produkcji. Kto zna historię i się jej uczy, wyciąga wnioski, nie da się zwieść. Kto nie zna historii i myśli, że coś dzieje się wyjątkowego, no to dramat, nie? No bo nic się niewyjątkowego nie dzieje. To, co my dzisiaj przeżywamy, już wszystko było. Rozmawialiśmy, pamiętasz, o Noszaku. Gość, który jeździł po całej Europie, załatwiał tematy, które dzisiejsza polska dyplomacja jest daleko, daleko w tyle. Nie ma na to wpływu. Ten gość miał na to wpływ. Podziwiam, szanuję i cieszę się, że Noszak załapał dzięki wsparciu Janka, dzięki temu, że to jest bardzo dobre piwo. Zaczyna cały nasz region mówić Noszak. Dla mnie browar to jest część wzgórza zamkowego i to tworzy gigantyczną energię. Dla mnie jest to platforma kulturowo-socjalna do wymiany różnych myśli, imprez. Zapomniałem o tym powiedzieć, ale dobrze, że mnie tego prowokujesz. Cieszyn, miastem festiwali. To jest hasło, które ukuliśmy i mamy wsparcie zarówno miasta, jak i starostwa. Będziemy oczywiście szukać wsparcia wszędzie, gdzie się tylko da. Będziemy ściągać najpotężniejsze gwiazdy świata. Jak urodziny, to i życzenia. Czego więc życzyć browarowi? Kolejnych 175 lat cieszenia tak dobrym piwem kolejnych pokoleń podniebień. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale chyba tak. Żeby następne 175 lat i podsumowanie tych 175 lat się jednak odbyło. Cokolwiek świat, w jakąkolwiek stronę świat nie pójdzie, to co mówiłem, być może piwo przeminie, ja nie wiem. To jest bardzo, całkiem możliwe, bo były produkty, które zniknęły. Pamiętajcie o tym, że sprzedaż piwa bezalkoholowego dramatycznie rośnie. Ludzie zaczynają o siebie dbać, więc ja nie widzę tutaj przyszłości browaru jako tylko i wyłącznie skupiającego się na tym jednym produkcie, bo daleko nie zajdziemy. Trzeba myśleć szerzej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.